Z nami zawodnik Red Devils Chojnice Jakub Mączkowski. Jakubie, zaczęliście dobrze, rozpoczęło się od 1-0, otworzyliście wynik, no ale potem już nie dociągnęliście do końca z tym wynikiem. Co się stało, że druga połowa tak słabo przez Was została zagrana? Cóż mogę powiedzieć, przede wszystkim gratulacje dla Warszawy, dla zwycięzców. My zagraliśmy najsłabszy mecz w lidze, a co za tym idzie, byliśmy zespołem dzisiaj słabszym, także nie ma się co dziwić. Praktycznie w każdym aspekcie odstawaliśmy dzisiaj od rywala. No trzeba będzie usiąść i się zastanowić nad tym meczem bardzo poważnie. Pewnie wpływ też na to miało to, że przyjechaliście tylko w 10. Wiadomo, dwóch bramkarzy, jeszcze dwóch bardzo młodziutkich chłopców, którzy w ogóle dzisiaj nie wyszli na parkiet, więc dlatego chyba też nie było kim tutaj osiągnąć dobrego wyniku, prawda? To znaczy ja nie chciałbym w ten sposób nas usprawiedliwiać, bo w zeszłym tygodniu na własnej hali również graliśmy w tym samym składzie i udało nam się wygrać z Pogonią Szczecin, także raczej myślę zabrakło od pierwszej minuty takiej determinacji, jaką miała Warszawa. I to przede wszystkim. Właśnie, tutaj został wspomniany Puchar Polski. Jak przyjęliście to, że w losowaniu po pierwsze gracie u siebie, a po drugie, czy podoba Wam się rywal, futsal Oborniki? Jak widać, z każdym zespołem można przegrać. Zobaczymy. Nie mamy zdania, czy się cieszymy, czy nie. Będziemy starali się po prostu ograć rywala jak każdego innego. Z nami trener pan Andrzej Bianga. Panie trenerze, dzisiaj Jakub Mączkowski powiedział, że zagraliście najgorszy mecz w tym sezonie. Czy trener zgodzi się z tym, że no nie było za bardzo jak tego meczu wygrać? Po prostu rywal był lepszy i to wyraźnie dzisiaj. Znaczy, przede wszystkim tak jak kapitan powiedział, gratuluję tutaj trenerowi Maćkowi Karczyńskiemu i całemu zespołowi AZS-u za bardzo ambitną grę w dzisiejszym spotkaniu. Po prostu jeśli chodzi o mój zespół, jeśli chodzi o grę jako całokształt, to tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. No wynik, jaki uzyskaliśmy tu dzisiaj w Warszawie, no na pewno nam chlubu nie przynosi. Niemniej jednak musimy, mówię, być może taki prysznic kolejny nam się przyda. Niektórzy zejdą na ziemię, bo już nie chodzi mi o samą grę, bo nigdy nie staram się na gorąco komentować gry. Po takiej wnikliwej analizie ewentualnie z zawodnikami porozmawiam, wnioski wyciągniemy. No ale no, część zawodników dzisiaj odbiegała chociażby od AZS-u cechami ewolucjonalnymi. No, widać było, że tam bardzo chcą, że no, zależy im, że była walka o każdą piłkę. Natomiast moi zawodnicy, no nie wszyscy oczywiście, no ale no, w niektórych momentach zachowywali się no nie tak jak powinni. Dlatego wynik jest taki, jaki jest. No tutaj nie było co, mówię, pilnować wyniku 1-3. Próbowaliśmy zdobyć bramkę kontaktową, żeby w końcówce ewentualnie pokusić się o jakąś zdobycz punktową. Nie udało się, zostaliśmy skarceni kolejnymi dwoma bramkami, tak jak powiedziałem wcześniej. Gramy dalej, to jest dopiero początek i lepiej mówię, że taki mecz nam się przytrafił na początku ligi niż w samej końcówce. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję. I ostatnie pytanie, jak duży wpływ na to, że no dzisiaj nie mieliście tego zęba, no czerwone diabły nie zionęły takim ogniem jak zwykle, zdołaliście nas przyzwyczaić, miało to, że nie graliście z dwoma podstawowymi zawodnikami, wiadomo, nie ma Sebastiana Wojciechowskiego ze względów oczywistych, no ale też nawet drugiego doświadczonego gracza, Mariusza Kaźmierczaka dzisiaj na boisku nie mogliśmy zobaczyć. No dzisiaj zadebiutował w naszych szeregach Ukrainiec. No starał się chłopak jak mógł pokazać z jak najlepszej strony. No zobaczymy, no przyszłość przed nim, niech solidnie pracuje, mam nadzieję, że będzie z niego pożytek. Natomiast no ławka dzisiaj była troszeczkę, mówię, uboga w ilość. Już nie mówię nawet o jakości, tylko o ilości. Bo graliśmy praktycznie cały mecz szóstką zawodników. No i siłą rzeczy, no te siły gdzieś musiały w tym momencie ubywać. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Zespół trenuje 4 razy w tygodniu plus mecz, także uważam, że fizycznie są bardzo dobrze przygotowani, aczkolwiek tutaj bardziej bym upatrywał w kwestii mentalnej. Że być może wydawało się, że jesteśmy już tak mocni, że wyglądało to tak, jak wyglądało. No nie wiem, no tak na gorąco ciężko, wie pan, ocenić. W każdym razie tak, jak powiedziałem. Na pewno wnioski z tego meczu wyciągniemy. I nie jest to usprawiedliwienie, że nie było Sebastiana ani Mariusza. Mamy taką kadrę, jaką mamy i musimy sobie radzić. Także
Dziękuję bardzo. Powetujecie sobie te straty za tydzień w Pucharze Polski. Dziękuję bardzo. Na pewno nacisnęli nam dzisiaj w Warszawie na odcisk. Na pewno zmobilizujemy się i przygotujemy do kolejnego spotkania. Jeszcze dziękuję bardzo. Z nami Dominik Majewski. Dominiku, dzisiaj rywale nie przyjechali w zbyt mocnym składzie, ale nie umniejsza to wam waszego zwycięstwa, ponieważ wygrana w dobrym stylu, a poza tym wysoka, 5-1. Chyba musicie bardzo się cieszyć, no bo w końcu pokonaliście jako drudzy w tej lidze, dopiero odebraliście punkty liderowi. Tak, to prawda, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i nie ma dla nas znaczenia to, czy rywal przyjechał w najmocniejszym składzie, czy przyjechał w najmocniejszym składzie, wystarczy spojrzeć na tabelę. Oni wygrywają z każdym przeciwnikiem, często bardzo wysoko, także niezależnie od tego, czy brakowało jakichś zawodników, na pewno zawsze są bardzo groźni i to zwycięstwo nas niezwykle cieszy. Próbowaliście różnych wariantów gry. Co wam dzisiaj według was najlepiej wychodziło? No bo potem okazało się również, że potraficie do pustej bramki strzelać. Jak już rywale się odkryli, dużo grali z wycofanym bramkarzem, a wam udawało się naprawdę wiele. Co było kluczem do tego, żeby tak wysoko wygrać? Już przed meczem sobie powiedzieliśmy, że w poprzednich meczach chojniczanie mają problem, kiedy łapie się ich pressingiem i próbowaliśmy dzisiaj w niektórych momentach zaskakiwać ich właśnie takim pressingiem. Wydaje mi się, że to nam najlepiej wychodziło, że często przejmowaliśmy piłkę i stwarzaliśmy sobie zagrożenie, czy to z kontry, czy nawet przyjmując piłkę już na połowie przeciwnika. Przejdźmy teraz do Pucharu Polski. Do tej pory wykorzystaliście atut własnego boiska, teraz trzeba będzie pojechać do Łodzi. Jak się czujecie w konfrontacji z nieobliczalnym, z obliczalną drużyną z drugiej ligi? Jesteśmy bardzo ciekawi tego przeciwnika, bo jest to drużyna środowiskowa, a jednak udało im się pokonać Gattę z Duńską Wolę. Wiadomo, że jest to wicemistrz Polski, także na pewno Łodzianie będą też trudnym przeciwnikiem dla nas, natomiast my się nie boimy. Tak naprawdę Puchar Polski jest fajną przygodą, takim oderwaniem od ligi i chcielibyśmy osiągnąć historyczny dla tej drużyny sukces, czyli awansować do ćwierćfinału.